jesteśmy na promie. Promie z Livorno do Olbi. I tu jest znowu włoski wynalazek, który już pokazywałem na innym promie, czyli tak zwany suchy basen. Jak Włosi pozazdrościli Finom suchej sauny, to oni sauny nie używają, ale basenów używają i zrobili suchy basen. Taki, no, nie wiem to po co ta siatka, żeby nie wyleźć stamtąd, albo żeby... No, jakiś plan jakiś był. O, tak wygląda, z komina się dymi. Coraz mocniej się dymi, znaczy, że robota idzie tam na dole. Sypią do pieca. Będziemy ruszać chyba. Nie wiem, kiedy my tu będziemy wypływać, ale to jakoś tu, tam chyba nie. Chyba w tamtą stronę. Chyba w tamtą. Gdzieś tam. Ale kontenerów. O matko. To G na kominie to Grimaldi, ale prom taki trochę no z zębem czasu dotknięty. Zamykają się podjazdy, czyli będziemy ruszać, już wszyscy wjechali. Chyba. Tam niezłe ilości samochodów stoją. Chyba do transportu nowych. Matko, ile? Tysiące. Nastąpił ruch. O, przesuwa się rufa. Przesuwa się. Tu w moją prawą, a swoją lewą. Czyli ruszamy. 9 godzin przed nami. Ma być ładna pogoda. Mam nadzieję, że się opalę. Tam daleko place pełne samochodów. Tam są osobówki. Tu jakieś dostawczaki. Tam znowu osobówki. Pełno. Fajny efekt. Śruby zaczęły pracować. I burzy tam. Ole burzy. Się odepchnął. Cholera. No i popłynął. W imię Boże. Jakieś przedziwne urządzenie do spuszczania tej tutaj szalupy, takiej motorówki małej dosyć, ale tu jest tyle wajch różnych. Nie, ja bym tego nie obsłużył. A jeszcze jest korba, jak to wszystko przestanie działać, to można wziąć korbę chyba i korbić. Tu jest, ale nie ciekawie to wygląda. Takie pordzewiałe, stare, może to przeglądają od czasu do czasu, a może nie. No. Wypływamy kontenery. O, tam znowu cały plac z samochodami zastawiony za kontenerami. Jakiś tir nas goni, pewnie zapomnieli czegoś włożyć, załadować. A tu statek dźwig. O, no tak, no, chyba nic innego nie robi, tylko dźwiga. Taki dźwig pływający. Wielodźwig nawet. Nie wiem za bardzo, o co tu chodzi, czy on na siebie te kontenery nakłada, czy tylko za dźwig robi. Nie wiem. No ale jest. A matko, ile i to w kamerze.
w każdym wieżyczka ma okienko, czyli tam siedzi chłop i dźwiga. Matko ty moja. O, tam to nawet widać chłopa jak siedzi, ale nic nie robi. Pewnie wszystko mają zrobione. W białym. Na biało zapakowane są, o, ustawiają tam, siedzi i dźwiga. O, tu te takie na biało. To on pewnie będzie jeszcze się na koniec załaduje tymi kontenerami po sufit. Pod pokład bierze te mniejsze, a na wierzch kontenery. No, tu wielki norweski wycieczkowiec. Tam za nim drugi i trzeci, a port jest przeogromny. Nie wiedziałem, że Livorno to jest taki przeogromny port. To się tam ciągnie i ciągnie. O, tam prom Mobi widzę stoi. To też jest linia promowa. Tirenia gdzieś tu jeszcze była. Przeogromny port. No, norweski fest, wycieczkowiec. Wycieczkowiec tam następny. Trochę mniejszy, ale też wielki. No, a tu przed nami mamy na kursie jakąś poturówkę, ale jakby nie moja sprawa. Taka, co nas prowadzi, a może nie. No ten mały, co on tu robi? Chyba śmieci zbiera, bo tam coś ciągnie za sobą. Nie wiem. A tu jakieś plamy są. Komuś coś wyciekło. Stoi prom Mobi i następny prom Corsica. Tu następny wycieczkowiec. Tam jest ten norweski. A tu jest, nie wiem co to, MSC, to nie wiem co to jest za armator. A tam, o, tam Tirenia z tym niebieskim kominem. Tirenią kiedyś płynęliśmy, Mobim jeszcze nie. Fajny kilwater. Widać, że ma cztery śruby, bo są takie cztery ślady, ale też niezła chmura dymu. Niestety z tyłu. Tam na horyzoncie jeszcze resztki portu, znaczy, no tak, ledwie widać port.